Nieruchomości rolne to temat, który pozornie nie powinien budzić żadnych kontrowersji, jest dosyć oczywisty. Każdy pozornie wie, co jest nieruchomością rolną. No, tak rzeczywiście nie jest. Po pierwsze, jest w systemie prawa kilka definicji nieruchomości rolnych, a po drugie są one zupełnie niejasne. Dzisiaj zajmiemy się jedną z nich, definicją nieruchomości rolnej na gruncie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Kogo ten problem dotyczy? Niestety wszystkich, którzy chcieliby sprzedać nieruchomość albo sprzedać udziały czy akcje w spółce, która jakiekolwiek nieruchomości ma. Dlaczego jakiekolwiek? Ano dlatego, że nie wiadomo tak naprawdę w 100% nigdy, co jest nieruchomością rolną. Także temat nieruchomości rolnych to jest kwestia, która elektryzuje nie tylko rolników, ale wielu naszych klientów, którzy chociażby chcieli kiedyś sprzedać fabrykę, podnieść kapitał zakładowy w spółce, która ma centrum handlowe, czy pozbyć się dawnego składowiska odpadów. Zadajmy sobie pytanie, czy to, ten trawnik, to jest nieruchomość rolna, czy może być nieruchomością rolną. I to nie jest tylko tania prowokacja. Chodzi o to, że na gruncie kodeksu cywilnego nieruchomością rolną może być każda nieruchomość, która może potencjalnie być wykorzystywana do prowadzenia produkcji rolniczej. Można sobie na tym trawniku wyobrazić grządkę marchwi albo wypasającą się owcę, a więc można wyobrazić sobie produkcję rolniczą, czyli potencjalnie powinna to być nieruchomość rolna. Oczywiście takie postawienie sprawy ocierałoby się o absurd. Dlatego w praktyce i w orzecznictwie próbuje się jakoś racjonalizować tą kodeksową definicję i przyjmować różne inne kryteria pozwalające zidentyfikować nieruchomość, która naprawdę jest rolna, na której naprawdę może być prowadzona produkcja opłacalna o odpowiedniej skali, a nie tylko pojedyncza grządka czy pojedyncze wypasające się zwierzę. Tak czy inaczej, żadnych ostrych granic ustawa nie przewiduje, więc teoretycznie wszystko, na czym można sobie wyobrazić prowadzenie jakiejś działalności rolniczej, może być nieruchomością rolną. Dodatkowo mamy jeszcze jeden problem związany z ewidencją gruntów. Otóż w ewidencji gruntów bardzo często nieruchomości, na których na przykład dzisiaj jest fabryka czy parking, są oznaczone jeszcze jako nieruchomości rolne. Po prostu ktoś, kto zrealizował inwestycje, nie zaktualizował danych ewidencyjnych. Wtedy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który jest podmiotem najważniejszym, jeśli chodzi o stosowanie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, może powiedzieć, no tak, no jest niby parking na tej nieruchomości, cała jest wyasfaltowana, ale w ewidencji jest rolna, więc powinniście dać nam prawo pierwokupu tej nieruchomości, czy wystąpić o zgodę na jej zbycie. Te dwa problemy, gdy się je połączy, pokazują, że właściwie potencjalnie każda nieruchomość może być w zainteresowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że transakcja czy podwyższenie kapitału zakładowego, czy podział spółki, która nie uwzględnia przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która byłaby przeprowadzona z naruszeniem tych przepisów, jest obarczona sankcją nieważności, czyli sankcją bardzo dotkliwą. Dlatego to, co możemy polecić, to przy każdej takiej okazji przeprowadzenie bardzo dokładnej analizy, czy dana nieruchomość, czy wszystkie nieruchomości danej spółki mają charakter rolny, czy też nie. Ta analiza musi uwzględniać i aktualne orzecznictwo, i praktykę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.